Kiedy życie zamienia się w szpital, a każdy dzień przynosi cierpienia, ucieczka w lepszy świat marzeń staje się nadzieją na nowe życie. 18-letnia Dominika walcząca z chorobą nowotworową wie o tym najlepiej. Choruje od sierpnia zeszłego roku. Przeszła trudne chemioterapie. Moje marzenie jest takie, żeby pojechać na bezludną wyspę. I myślałam, że jest to nie do spełnienia, no bo jednak to nie jest coś normalny wyjazd czy coś takiego. Ale okazało się, że jest to do spełnienia. Chłopak Dominiki znalazł fundację Mam Marzenie, która od 13 lat daje dzieciom to, czego pragną. Jak miałaby wyglądać? No tak jak na filmach trochę. Czy film Błękitna Laguna na przykład. Złoty piasek, błękitna przezroczysta woda. Wiadomo, jakaś taka ciekawa fauna i flora. Coś takiego nowego. Na przykład jest taka wyspa, gdzie jest wrak statku wyrzucony przez morze. Chociaż ona nie jest taka trochę do końca bezludna. Ale to też jest właśnie takie ciekawe, coś odkrywczego. Praca nad spełnianiem marzenia to projekt wyzwanie. Trzeba znaleźć kogoś, kto sfinansuje jego realizację, wolontariusza, który zaprzyjaźni się z chorym dzieckiem. Dzieci, które spełniły swoje marzenia dzięki fundacji, jest tak wiele, że mogłyby stworzyć miasteczko. Do tej pory udało nam się spełnić 6444 marzenia. Są to przeróżne marzenia, bo wiadomo, tak jak różni są ludzie, tak różne są marzenia. Są to marzenia od laptopów, poprzez spotkania z gwiazdami, do wyjazdów. Są różne pomysły, bo to są młodsze dzieci, najczęściej chcą jakiś Disneyland, Legoland. Starsze już by chciały coś zwiedzić, zobaczyć albo odpocząć w jakichś ładnych krajobrazach. Wolontariusze pomagający chorym dzieciom sami często doświadczyli ciężkiej choroby. Wiedzą, że dawanie nadziei ma znaczenie terapeutyczne. Spełniamy marzenia tych dzieci, które akurat w danym momencie najbardziej tego potrzebują, że potrzebują tego promyka nadziei, który sprawi, że będą miały siły, energię do walki z chorobą. Bo marzenia jednak pomagają uwierzyć w to, że jak one się spełniają, to i chorobę można pokonać, tak? I wtedy jest łatwiej z nią walczyć. Pomagając innym, stajemy się lepszymi ludźmi, a działalność charytatywna Polaków jest wyjątkowa. 12,5 miliona obywateli zdecydowało się wesprzeć potrzebujących. W ubiegłym roku podatkowym przekazaliśmy organizacjom charytatywnym 558 milionów złotych. Mariusz Świerżewski, Telewizja Republika.